Marszałek Sejmu przekazał dziś za pośrednictwem Twittera. Smutną informację o śmierci długoletniego polityka PiS. Marek Kuchciński podał, że zmarł Andrzej Lis, opozycjonista czasu PRL. Jeden z założycieli Porozumienia Centrum i dawny poseł Prawa i Sprawiedliwości. Działacz miał 68 lat. Marek Kuchciński smutną dla swojej partii i sejmowej rodziny wiadomość przekazał o 14:05. Marszałek ograniczył się do krótkiego opisu działalności Lisa. Niestety, pod postem doszło także do niesmacznej dyskusji na temat przynależności partyjnej zmarłego. Zmarł Andrzej Lis, nauczyciel, samorządowiec oraz poseł na Sejm 4V kadencji. Niech odpoczywa w pokoju, czytamy. Do śmierci byłego posła doszło wczoraj, informacja o niej pojawiła się jednak dopiero dziś. Bezpośrednia przyczyna zgonu pozostaje nieznana, jednak podejrzewa się zgon z przyczyn naturalnych. Policja nie prowadzi śledztwa w tej sprawie. Redakcja pikio.pl składa kondolencje rodzinie zmarłego. Marek Kuchciński przekazał smutne informacje. Zmarły w nocy Lis przez lata aktywnie działał w polityce. Był członkiem Solidarności już od 1980 roku. Do 2002 roku pracował jako nauczyciel w liceum ogólnokształcącym w Pelpinie. Przez jedną kadencję był również tamtejszym radnym. W latach 1990–1998 należał do Porozumienia Centrum. W 2001 roku natomiast wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. W 2002 roku po raz pierwszy zasiadł w Sejmie RP po tym, jak zastąpił Lecha Kaczyńskiego, który został wówczas prezydentem M.st. Warszawy. Andrzej Lis zasiadał w parlamencie do 2007 roku i w tym samym roku bez powodzenia ubiegał się o reelekcję. Nie udało mu się również ponownie zasiąść w Sejmie po wyborach w 2011 roku. Później odstąpił od polityki. Msza pogrzebowa Lisa odbędzie się 26 stycznia w kościele pod wezwaniem Bożego Ciała w Pelpinie. Kondukt żałobny z trumną ruszy ze kaplicy przy ulicy Szpitalnej około godziny 10:00.
potem jego ciało spocznie na cmentarzu parafialnym. Kolejna śmierć w obozie PiS. Odejście Andrzeja Lissa jest kolejnym ciosem dla starszych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy całkiem niedawno pożegnali Jolantę Szczepińską. Posłanka swoją działalność również rozpoczęła w Solidarności i w 1990 roku wstąpiła do Porozumienia Centrum, z którego odeszła 3 lata później. W 2001 roku wstąpiła do Prawa i Sprawiedliwości, zostając szefową partyjnego regionu słupskiego. Blisko współpracowała także z tragicznie zmarłym prezydentem RP Lechem Kaczyńskim. Szczepińska była bliską przyjaciółką Jarosława Kaczyńskiego. W Sejmie zasiadała nieprzerwanie od 2001 roku. Przez ostatnie 10 lat walczyła z nowotworem. Zmarła w wieku 61 lat w wyniku komplikacji po zabiegu urologicznym. Olbrzymią falę oburzenia wywołała nieobecność trójki polityków. PiS podczas pożegnania Pawła Adamowicza na środowym posiedzeniu Sejmu. Jarosław Kaczyński, Beata Mazurek i Ryszard Terlecki. Nie pojawili się na minucie ciszy ku czci zamordowanego prezydenta. Politycy obwiniają marszałka Kuchcińskiego, że nie poczekał, aż spóźniony Kaczyński dojdzie na salę. Gdyby marszałek Sejmu poczekał na prezesa, tak, jak zwykle, problemu by nie było. Mówią portalowi Wirtualna Polska politycy Prawa i Sprawiedliwości. A problem jest, i wiele wskazuje na to, że jest poważny. Za nieobecność na minucie ciszy spadła na Kaczyńskiego miażdżąca krytyka. Próbowała to tłumaczyć wicemarszałek Beata Mazurek, ale wypadło to nieprzekonująco. Wpadka jest bolesna tym bardziej, że od niedzieli PiS wykonało kilka dobrych ruchów. Po żonę Adamowicza poleciał do Londynu rządowy samolot, PiS zdecydowało, że nie wystawi kontrkandydata na wybory prezydenckie w Gdańsku. A teraz to wszystko zostało zaprzepaszczone. A kiedy dziennikarka zapytała Terleckiego o przyczynę spóźnienia, ten oburknął tylko, by ta zajęła się czymś poważnym. Wszystko jak krew w piach, przepraszam za sformułowanie, ale tak to wygląda. Możemy jedynie przeprosić za incydent na sali, powiedział rozmówca WP.
nic nie stało na przeszkodzie, aby marszałek Kuchciński mógł zwołać dodatkowe. Kilka posiedzeń w listopadzie czy w pierwszej połowie grudnia, ale nie 28 grudnia. Mówi nam oburzony Kamiński, który myślami już był najpewniej w Szczawnicy i podziwiał Dunajec. Czy inne rajskie widoki tego malowniczego miasteczka? Aż tu nagle pech. Wszystko po tym, jak kilka dni temu niespodziewanie marszałek Marek Kuchciński zaplanował, że dodatkowe posiedzenie Sejmu poświęcone ustawie prądowej odbędzie się 28 grudnia. Czyli między świętami a Sylwestrem i Nowym Rokiem. I to rozwścieczyło niektórych posłów, jak choćby Michała Kamińskiego, który już żył Sylwestrem w Szczawnicy. Ja oczywiście byłem w pracy tego dnia w Sejmie. Ale tak to nie powinno wyglądać, jak urządza posiedzenia Kuchciński. Ten 28 grudnia zmienił wielu posłom najpewniej plany życiowe, ale trudno, dodaje na koniec poseł PSL-u.